Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na stadionie imienia Alfonsa Flinika w Gniźnie. Tych z Państwa, którzy dzisiejsze popołudnie zdecydowali się spędzić właśnie, będąc świadkami hokejowych emocji, ostatniego już piątego dnia gnieźnińskiej eliminacji pod nazwą Hockey Series Open 2018. Piąty dzień zmagań, szósty dzień eliminacji, ale mieliśmy piątek przerwy, także pięć dni zmagań, sześć europejskich reprezentacji mierzy się w rywalizacji o to, która z nich zajmie pierwsze dwa miejsca. Tak naprawdę większość odpowiedzi już poznaliśmy. Pewni jesteśmy, że to Polacy awansują do kolejnej rundy eliminacyjnej. Polacy w swoich czterech spotkaniach, komplet czterech zwycięstw, bez straty nawet jednej bramki, także to cieszy polskich kibiców. Polacy z dorobkiem 12 punktów zajmują pierwszą lokatę, miejsce drugie 10 punktów, Włochy, miejsce trzecie punktów 7 Ukraina, dalej miejsce czwarte z dorobkiem 6 punktów reprezentacja Czech, miejsce piąte i szóste zajmują dwie reprezentacje, których spotkanie, rywalizacja rozpocznie się już za 9 minut, pora przedstawić składy, w jakich wystąpią Litwa i Cypr, bo właśnie te dwie drużyny rywalizować będą o pierwsze tak naprawdę punkty w tym gnieźnińskim turnieju. Team list of Lithuania, number 1, numer 1, Lukas Raznauskas, number 2, numer 2, Arnas Cesnulis, number 3, numer 3, Bovinas Lakstauskas, number 4, numer 4, Davidas Berzinskas, number 5, numer 5, Arvidas Bilotas, number 7, numer 7, Dominikas Varnas, number 8, numer 8, Tomas Lakstauskas, number 9, numer 9, Algidas Jackelicius, number 10, numer 10, Rokas Galkus, number 11, numer 11 Karolis Asnavacicius, number 12, numer 12 Zygmintas Balsiukas, number 13, numer 13 Jonas Bogdanowicius, number 14, numer 14 Wiktor Prokopowicz, number 16, numer 16 Lukas Janukautis, number 17, numer 17 Lukas Mazulis, number 18, numer 18 Lukas Kojala, number 20, numer 20 Kristis Buknelis. Trenerem narodowej reprezentacji Litwy, coach of Lithuania national team jest Arturas Maciałkas. Team manager Monika Iwanskaite. And the team list of national hockey team of Cyprus. Number 1, numer 1, Savas Kadigiorgiu. Number 3, numer 3, Andreas Michael. Number 4, numer 4, Christis Lazarides. Number 5, numer 5, Nikolas Jakumi. Number 6, numer 6, Kostas Loizu. Number 7, numer 7, Christodoulos Karakanas. Number 8, numer 8, Tumted Birki. Number 9, numer 9, Ioannis Makis. Number 11, numer 11, Antonis Ertilomiu. Number 10, Antonis Ertilomiu, numer 10. Number 11, numer 11, Lambros Lampreanu. Number 12, numer 12, Tasos Anastasiades. Number 14, numer 14, Konstantinos Trianoi. Number 17, numer 17, Panos Panayotopoulos. Number 18, numer 18, Christos Votsis. Number 20, numer 20, Orestis Kanas. Number 25, numer 25, Teofanis Kitveronis. Number 26, numer 26, Haram Lobos Samuel. Trenerem drużyny Cypru, reprezentacji Cypru, coach of national team of Cyprus, Thomas Barto, team manager, Michalikis. Sędziami tego spotkania będą panowie, umpires is Kevin Krakczyks from Scotland, Maxim Pereperista from Ukraine, Aleksandr Dot from Czech Republic, judge Piotr Cyprek, judge Patrycja Biar-Błażejewska, technical officer Magda Nazare. 7 minut pozostało do godziny 15, o 15 początek meczu Litwa-Cypr.
harmonogram dzisiejszego ostatniego dnia przewiduje oprócz meczu Litwy i Cypru jeszcze dwa spotkania. W drugim meczu o godzinie 17 rywalizować będą Czesi i Ukraińcy, natomiast o 19 na zwieńczenie turnieju. Jak ostatni mecz Polska kontra Włochy. Reprezentacja Litwy przystępuje do tego spotkania w czerwonych koszulkach, zielonych spodenkach i czerwonych getrach, natomiast jednolite takie niebieskie stroje z białymi elementami na koszulkach to strój, w którym do tego spotkania wychodzą reprezentanci Cypru. Na boisku pojawiły się obie ekipy. Przywitajmy reprezentację Litwy, reprezentację Cypru. Please welcome the national team of Lithuania and the national team of Cyprus. Drużyny gotowe już do rozpoczęcia tego spotkania. Wszystkich Państwa proszę o powstanie i wysłuchanie hymnu Litwy. Ladies and gentlemen, the national anthem of Lithuania. Wysłuchaliśmy hymnu Litwy, a przed nami hymn Cypru. Ladies and gentlemen, the national anthem of Cyprus. Rywalizują Litwa i Cypr. Obu drużynom życzymy powodzenia.
No i niech spotkanie przyniesie nam emocje, zarówno Litwini, jak i Cypryjczycy w tym turnieju jeszcze punktów nie zdobyli, nie zwyciężyli żadnego ze spotkań, ale to nie przekreśla faktu, że w tym meczu emocji z pewnością nie zabraknie. Now it's time to do it.
Let's go.
15 minut gry za nami. Jak dotąd w meczu Litwa-Cypr bez bramek 0-0. Pierwsza kwarta przechodzi do historii. Krótka dwuminutowa przerwa, po niej początek drugiej części tego spotkania. Pierwsza w tym spotkaniu, przerwa, dwie minuty pauzy za nami, wracamy do gry. Litwa w strojach czerwonych, czerwona koszulka, zielone spodenki, czerwone gefy, natomiast na niebiesko Cypryjczycy, Litwini rozpoczynają drugą kwartę tego meczu. Thank you.
zieloną kartkę dla oznaczonego numerem 5 zawodnika, reprezentanta tego kraju, a jest Arvydas Bilotas. Green card and 2 minutes break for number 5 in Lithuania national team, Arvydas Bilotas.
28 minuta gry. Litwini obejmują prowadzenie 1-0 właśnie dla reprezentacji Litwy, a celnym trafieniem opisuje się Kristijs Bubnelis, oznaczony numerem 20. Goal score for Lithuania, number 20, Kristijs Bubnelis. Do końca drugiej kwarty pozostało już niespełna 3 minuty. Minuta i 5 sekund pozostała do zakończenia drugiej kwarty, a tymczasem szansa na podwyższenie swojego prowadzenia przed reprezentacją Litwy. Krótki ruch dla zawodników w czerwono-zielonych strojach. Penalty corner for Lithuania. Za moment usłyszymy gwizdę, który zakończy drugą kwartę i zapowie 10-minutową przerwę, ale jeszcze przed momentem zieloną kartką ukarany reprezentant Litwy oznaczony numerem 4 Deividas Barzinskas. 2 minuty przerwy, ten czas liczony oczywiście zarówno do końca tej drugiej kwarty, czyli tutaj jeszcze około 30 sekund i przez 1,5 minuty kwarty trzeciej ten zawodnik również będzie poza placem gry, także te 2 minuty Litwini po osłabieniu jednego gracza. W tym momencie usłyszeliśmy gwizdę, który kończy pierwszą kwartę meczu Litwa kontra Cypr. Mecz wyrównany, czego dowodem jest wynik tego spotkania. Prowadzenie Litwinów, ale niewielkie, 1-0. 30 minut gry za nami, przed nami 10-minutowa przerwa. Państwa zgromadzonych na stadionie zapraszam do naszej strefy gastronomicznej. Tam same pyszności. A po 10 minutach będziemy oglądać trzecią kwartę meczu Litwa Cypr. Przypomnę, że pierwszy dzisiaj mecz o godzinie 17 zmierzą się Czechy i Ukraina, natomiast na zakończenie turnieju godzina 19 Włochy będą rywalem reprezentacji Polski. Thank you.
zajebiście.
kończy się przerwa pomiędzy drugą a trzecią kwartą meczu Litwa kontra Cypr. Po pierwszych 30 minutach gry, po zakończonych dwóch kwartach tego spotkania, prowadzenie Litwinów 1-0. Piłka ustawiona już na środku boiska. Przy piłce reprezentanci Cypru, to właśnie oni wznawiają grę i rozpoczynają tym samym trzecią kwartę meczu Litwa-Cypr. Trzecia minuta gry, prowadzenie Litwinów w meczu z Cypryjczykami 1-0, a przed momentem usłyszeliśmy gwizdek. Cypryjczycy już szykują się do tego, aby bronić swoje bramki, bowiem za moment krótki ruch dla Litwy. Penalty corner for Lithuania. Thank you.
9 minuta spotkania, krótki ruch dla reprezentacji Cypru, penalty corner for Cyprus. Yeah,
W tym momencie zakończyła się trzecia kwarta pojedynku Litwa kontra Cypr. Ciągle 1-0 prowadzenie Litwinów. Przed nami 2 minuty przerwy, a po niej początek czwartej, ostatniej kwarty tego meczu. Placu gry. Przed nami ostatnie 15 minut, ostatnia kwarta meczu Litwa-Cypr. 15 minut gry, 15 minut szans Cypryjczyków na zdobycie bramki, no i 15 minut na to, aby Litwini udowodnili swoją wyższość. Każdy zespół ma swój priorytet w tym spotkaniu, a na jego zaprezentowanie mają kwadrans. Yeah.
przyjęli za moment krótki ruch dla reprezentacji Litwy. Penalty call for Lithuania.
2 minuty i 3 sekundy według zegara na tablicy wyników pozostały do zakończenia tego meczu, ale czas jest zatrzymany, bowiem przed momentem sędzia wskazał na krótki ruch dla reprezentacji Litwy. Penalty corner for Lithuania. Dziewiąta minuta gry, Litwini podwyższają prowadzenie, po krótkim rogu zdobywają drugą bramkę, jest 2-0, a bramkę zdobywa tak samo jak tą pierwszą oznaczona numerem 20, Kristis Buknelis. Goal score for Lithuania, number 20, Kristis Buknelis. Thank you.
60 minut gry za nami, Litwa kontra Cypr, ostatni mecz tych dwóch reprezentacji kończy się zwycięstwem reprezentacji Litwy 2-0. To pierwszy z dzisiejszych trzech meczów, przed nami jeszcze dwa o godzinie 17. Zapraszam Państwa na mecz Czechy-Ukraina, natomiast o 19 zwieńczenie turnieju i rywalizacja Polska kontra Włochy. Taki jest harmonogram na ostatni, piąty dzień gnieźnińskiej eliminacji Hockey Series Open. Szanowni Państwo, blisko nawet ponad 40 minut przerwy do meczu lutego o godzinie 17. Przypomnę, meczu Czechy kontra Ukraina. Zapraszam Państwa do korzystania z usług naszej strefy gastronomicznej. Spotykamy się raz jeszcze o godzinie 17.